chciałbym zachęcić Państwa do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego walory krajoznawcze, walory turystyczne, walory gospodarcze gminy Dzierzkowice. Być może obejrzenie tego filmu sprawi, że Państwo zechcecie tutaj zamieszkać, a na pewno przyjechać. Jest to miejsce od Was na wyciągnięcie ręki. Gmina Dzierzkowice jest jedną z gmin powiatu kraśnickiego. To malowniczo położony obszar na wzniesieniach urzędowskich w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego. Zajmuje powierzchnię ponad 86 km2, a w jej obszar wchodzi 14 miejscowości. Gmina Dzierzkowice ma charakter typowo rolniczy. Duża lesistość i zróżnicowane ukształtowanie terenu z charakterystycznymi wąwozami lesowymi to niewątpliwie turystyczny atut naszego obszaru. To cudowne miejsce na spacery, ale zapraszamy także rowerzystów. Tym, którzy chcieliby się zatrzymać u nas na dłużej, wychodzi naprzeciw oferta schroniska młodzieżowego w Dzierzkowicach Woli. Na turystów czeka 30 miejsc noclegowych, boisko sportowe, korty tenisowe i okazała wiata rekreacyjna z grillem. Schronisko wraz z przedszkolem i filią szkoły w Dzierzkowicach Woli wchodzi w skład zespołu placówek oświatowych w Terpentynie. Szkoła to przede wszystkim uczniowie i przedszkolaki, ale również kadra pedagogiczna. Liczy ona 49 nauczycieli, w tym specjaliści, pedagog, psycholog i logopeda. W ostatnich latach placówka zmieniła swoje oblicze dzięki wsparciu samorządu gminnego. Nowa kolorystyka budynku, w komplecie z halą sportową i przedszkolem, stanowi spójną, logiczną całość. Zabytkowym miejscem w Dzierzkowicach jest drewniany kościół parafialny z dzwonnicą. Pierwsze wzmianki o dzierzkowickiej parafii pochodzą z początku XIV wieku. Obecny kościół, pod wezwaniem świętego Stanisława i świętej Marii Magdaleny, został wzniesiony w XVIII wieku. Gmina Dzierzkowice z roku na rok zmienia swoje oblicze dzięki inwestycjom i rozwojowi infrastruktury. Zmieniający się plan zagospodarowania przestrzennego w gminie oferuje wiele ciekawych terenów na potrzeby mieszkalnictwa jednorodzinnego lub zabudowy rolniczej. Wszystko to w połączeniu z pięknym, naturalnym otoczeniem, ciszą i spokojem sprawia, że dla szukających swojego miejsca na ziemi Dzierzkowice to świetny wybór. Samorząd lokalny skutecznie aplikuje zarówno o dofinansowanie z funduszy krajowych, jak i o środki z Unii Europejskiej. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Dzierzkowice to 53 piece na biomasę oraz 609 instalacji kolektorów słonecznych. Inną inwestycją, która została zrealizowana z pomocą dotacji unijnych, to przebudowa wodociągów. Ze wsparciem środków unijnych wybudowano w Terpentynie przedszkole wraz z atrakcyjnym placem zabaw. Służy ono grupie około 80 przedszkolaków. Pełnowymiarowa hala sportowa przy Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie to kolejny sukces naszych samorządowców. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 pozwolił na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Terpentyna. W trzech miejscowościach gminy w ramach tego samego projektu poprawiono także infrastrukturę rekreacyjną i wybudowano altany wyposażone w ławki, stoły i murowane grille. Jeszcze w tym roku w gminie Dzierzkowice będzie więcej zielonej energii dzięki projektowi Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Dzierzkowice etap drugi. To duży sukces. Samorząd aktywnie pozyskuje środki także na realizację działań społecznych, na przykład projekt Seniorzy na 5+. Zależy nam, aby seniorzy czuli się u nas dobrze i ciekawie spędzali czas. Drugi z projektów realizujemy wspólnie z węgierskim miastem partnerskim KABA w ramach programu Komisji Europejskiej Europa dla Obywateli. Od 2015 roku współpracujemy z partnerskim miastem na Węgrzech KABA.
podejmujemy inicjatywy integrujące nasze społeczności. W 2019 roku delegacja z Kaby gościła na festiwalu bluesowym Kraśnik Blues Meeting przystanek Dzierzkowice. Delegacja z Dzierzkowic natomiast była na festiwalu Kapusty w Kabie. Gminne Forum Organizacji Pozarządowych gromadzi raz do roku przedstawicieli 16 organizacji działających na terenie gminy, 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, 5 kół gospodyń wiejskich, 2 kluby sportowe, 2 stowarzyszenia, prężnie i z zaangażowaniem prowadzone szkoły podstawowe z punktami i oddziałami przedszkolnymi w miejscowościach Wyżnica i Ludmiłówka, klub seniora, Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Miejscowości to także nasza wizytówka. Imprezą gromadzącą wiele osób z gminy i powiatu jest Bicykliada, połączona z obchodami Dnia Dziecka. W organizację wszystkich tych imprez aktywnie włączają się stowarzyszenia i kluby pozarządowe oraz Gminny Ośrodek Kultury. W GOK-u każdy ma możliwość rozwijania swoich pasji. Taniec, śpiew, muzyka. Mieści się tam także gminna biblioteka. Taka to krótka opowieść o naszej przyjaznej, zielonej gminie Dzierzkowice. Gminie, która jest otwarta dla wszystkich poszukujących swojego miejsca do życia i odpoczynku. Tutaj dobrze się czują zarówno rolnicy pracujący w gospodarstwach rolnych, jak i ci, którzy pracują w pobliskich miejscowościach. Chętnie do Dzierzkowic przyjeżdżają mieszkańcy dużych miast, odwiedzając rodziny, bo tutaj, jak mówią, odpoczywa się wyjątkowo.